Sandra wraca z brązowym medalem. Tutaj chwileczkę porozmawialiśmy poza kamerą. Mówisz, że ciągle ten brąz, że ciągle ten niedosyt jest, że chcesz więcej. Tak, no niestety w tym roku w drugiej walce trafiłam na mistrzynię Europy z tamtego roku. No była większa, przepchała mnie. Niestety skończyło się to w drugiej rundzie, więc wiadomo, zawsze można zwalić na losowanie, ale no w tym roku no, losowanie nie było mi przychylne, no i niestety skończyłam z brązowym medalem. Podkreśla się to wielokrotnie, że w boksie olimpijskim losowanie jest ważne. Wbrew tak. pozorom temu, co się mówi, to jednak losowanie jest ważne. Jak ocenisz całą imprezę, no, twoje te pojedynki? No pierwszy pojedynek miałam z Rumunką i boksowałam z nią rok temu i tutaj też był progres z jej strony, postawiła mi się trochę. No i no, drugi był z tą Turczynką, nie? To też pokazuje, że jest... Znają cię zawodniczki, wiedzą jak się przygotować do walki z tobą. To już nie jest tak łatwo jak kiedyś, już nie jesteś anonimowa. Tak, tak. Zawsze blokujemy Instagramy i Facebooki. To jest taki nasz rytuał na początku turnieju. No ale tutaj, no jak chcą, to mnie znajdą. No to nie są moje pierwsze Europy, to już były czwarte z rzędu. Więc no, tak jak on mówi, nie jestem anonimowa. No właśnie o tym mówię, więc z tymi przygotowaniami też nie jest łatwo. Teraz jest internet, właśnie wiadomo jak się kto przygotowuje, gdzie i co robi. To ma znaczenie. Tak, ma. No tak jak my ich szukamy, tak one szukają nas, więc no tutaj już nie da się ukryć na tym poziomie niczego. Ale no nie popadajmy też w paranoję. Masz brązowy medal, zdobyłaś na Mistrzostwach Europy, to nie jest mało. Tak, no wywalczyłam. Co teraz w planach? Teraz dosłownie chwilkę odpoczynku, no i w czerwcu mamy Mistrzostwa Polski i trzeba się przygotować. Po Mistrzostwach Polski mamy chwilę regeneracji, 2-3 tygodnie mamy luz od wszystkiego, mamy zakaz na jakikolwiek sport, na jakikolwiek wysiłek fizyczny. No i od sierpnia wracamy na salę, no i trenujemy ciężko, bo w listopadzie Mistrzostwa Świata. No właśnie, ten grafik cały czas jest napięty, cały czas te treningi, więc ważne jest, żeby trochę odetchnąć. Tak, trochę luzu. I tego luzu ci życzę, odetchnięcia. Zupełnie zajęcie się czegoś innego, żeby tego sportu było jak najmniej, żeby wszystko, ten głód wrócił jak najszybciej. Na pewno wróci. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.